Był znany, kontrowersyjny, nielubiany i kochany. Doradzał wielu znakomitym postaciom w historii Ameryki. Roger Ailes i jego książka You Are the Message. Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku z cyklu Pani od komunikacji, inspiracje. Dziś opowiem Wam o książce Rogera Ailesa, ale zanim przejdę do tego, co możemy w niej znaleźć, kilka słów o samym autorze. Roger Ailes to człowiek niebywale kontrowersyjny. To człowiek, który stworzył od podstaw, od absolutnego zera, bardzo znaną dziś amerykańską telewizję Fox News. Zanim zaś ją stworzył, był doradcą wielu głów państwa w Ameryce, wielu gubernatorów i czołowych polityków. Można powiedzieć, że zjadł zęby na mediach i nikt tak jak on nie rozumie mediów i też nie rozumie komunikacji. Ale przejdźmy do rzeczy. Roger Ailes napisał książkę, jedną z ważniejszych, jeżeli chodzi o komunikację. Ta książka ma tytuł You Are the Message i uważam, że w zasadzie cała kwintesencja komunikacji sprowadza się do tego jednego zdania. Bo jeśli przyjmiemy tezę Ailesa, że ty jesteś wiadomością, w zasadzie nie wiem nawet jak dobrze byłoby tę książkę przetłumaczyć, bo słowo wiadomość to coś mniej obszernego niż message. To znaczy, że ty całym sobą komunikujesz wszystko, co robisz, co mówisz, jak się zachowujesz. W ogóle to, że jesteś, to już jest komunikacja. Roger Ailes podaje sposoby na to, jak skutecznie się komunikować, jak robić to w sposób lekki, łatwy i przyjemny. Tłumaczy też psychologię komunikacji, co bardzo rzadko się zdarza w tego typu publikacjach. Zwraca też uwagę na jedną istotną rzecz, mianowicie pomimo, że sam był doradcą politycznym i często jego zadaniem było włożeniem kija w mrowisko albo wygrana potyczka z politycznym przeciwnikiem swojego klienta, to jednak obstawiał i bardzo mocno lobbował za zasadą win-win. Uważał, że w każdym procesie komunikacyjnym może być dwóch wygranych i trzeba dbać o to, żeby twój rozmówca, twój odbiorca wygrywał w cudzysłowie cały ten proces komunikacyjny tak jak ty. Kiedy z kimś dyskutujemy, kiedy wymieniamy się na argumenty, pamiętajmy, aby pozostawać w szacunku do tej osoby, bo to jest pierwszy krok właśnie do tego, żeby spełnić tę zasadę win-win. Roger Ailes mówił także o komunikowaniu obrazem. Zwracał uwagę na wizualną stronę komunikacji i na to, jak bardzo jest ona istotna, jak dużą rolę odgrywa w ogólnym wizerunku. Pomimo, że opisuje swoje ćwiczenia i narzędzia na przykładzie polityków, czy też ludzi bardzo mocno z tą branżą związanych, to pamiętajmy, że są to rzeczy, które przydadzą się każdemu, bo wizyta w mediach w tej chwili to przecież nawet nagranie filmu na Insta Stories, czy jakiekolwiek inne wystąpienie publiczne. Nie ma więc znaczenia, czy występujesz dla wielkiego grona szacownych amerykańskich głów, czy wygłaszasz prezentację w swoim własnym biurze. Grunt, żeby robić to dobrze, skutecznie i ciekawie. A Ailes w swojej świetnej książce mówi, jak to zrobić, żeby było efektywnie. Jedynym minusem tej książki jest to, że została ona w całości napisana w języku angielskim, nie jest przetłumaczona na język polski, jednakże mimo to zachęcam Was gorąco do jej przeczytania. Jest niezwykle wartościową pozycją pełną praktyki, a jak wiemy, praktyka w komunikacji jest najważniejsza. Życząc Wam miłej lektury, zapraszam do kolejnego odcinka cyklu Inspiracje. Tymczasem przypominam o tym, żebyście subskrybowali kanał, zostawiali lajki, komentarze i do zobaczenia.